Siemano, moi drodzy, kontynuujemy przygodę. Dobra, musimy odnaleźć parking przy ulicy Gizo. Chyba tak to się czyta. Jesteśmy w tej okolicy, więc gdzieś tutaj musi to być, tylko to... Te ulice dziwnie falują. To tutaj. Ty, co to jest? Najpierw rozprawmy się z nimi. Silne to. No, wytrzymała była. Ktoś coś upuścił. To ten parking mieliśmy znaleźć? W trakcie bitwy, pozostawione przez Eda nagranie wygląda na to, że nagrywał, gdy upuścił urządzenie. Nie chcesz mnie zabrać, to pójdę sama. Erika, czekaj. Idę za nią. Wy dwaj uciekajcie z Shibui zgodnie z naszym planem. A co z KK? Powiedzcie, że Erika nie może walczyć. I włóżcie to do szafki na stacji Shibuya. Dobra. Powiedz, dokąd według ciebie poszła Erika. Pomożemy jej poszukać. Domyślasz się zapewne, czemu plan nie wypalił. Idźmy do stacji Shibuya. Mamy tam szafkę, której używamy jako skrzynki kontaktowej. Wygląda na to, że Rinko coś do niej włożyła. Okej, ale tutaj mamy telefon z żółtym znaczkiem, nie? One są inne. Czy nie? Dobra, tylko zdeponujemy duchy. No, trochę ekspo, odblokowano nową umiejętność. Jaką nową umiejętność? Okej, okay, już mi się pokazują kolejne misje poboczne. Co mi się tu... Co to jest? A, uderzenie z tego, uderzenie w ziemię. Kontra perfekcyjnego bloku. Zwiększa zasięg, to sobie weźmiemy. Kurde, tak wydaje tutaj, a zapominam, że tu mam jeszcze umiejętności do przecież polepszenia. Musiał się na tym teraz skupić. Czuję moc. Całkiem nieźle. Nawała żywiołu wody. Od teraz możesz używać nawału żywiołu wody. A tak wykorzystuje twój eter wody do stworzenia wokół ciebie pola przenikliwego zimna. Wrogowie, którzy znajdą się w jego granicach, odniosą obrażenia. Wrogowie wystawieni na długotrwałe działanie pola zostają zamrożeni. Przytrzymaj R2 do chwili naładowania ataku, a następnie naciśnij R3, aby go aktywować. Atak będzie zużywał twój eter wody i trwał nieprzerwalnie do chwili, aż puścisz R2. Możemy użyć tego, aby zmrozić wrogów w pół kroku. Okej. Okay. Nie ogień, woda. Jak to działa? Aha, i to tak za mną podąża. No spoko. To kurde, tej wody mamy mało. Więc pewnie na krótko to będzie starczyło. Dobra, gdzie teraz? O ja, chyba ich pogięło. Taki kawał jest tutaj gdzieś. Szybka podróż. Tutaj mamy jedną bramę,
Mogę. Nie, myślałem, że mogę tutaj szybką podróż zrobić na misję. Niestety nie. To wychodzi na to, że tu będzie najbliżej. No to sobie pofruniemy, widzę. Doskoczę? Nie, muszę. No, nie gadajcie, że nie doskoczę. Szkoda. Dali, bo chcę na tamten. O, właśnie. I stąd sobie polecimy tam. Aha, tutaj są jeszcze piętra, to niepotrzebnie się wdrapywałem. W ogóle to jakoś w tyle teraz zostało. Gdzie jest ta misja? Ona jest w dół, w dole, 34 metry poniżej. Dobra, zeskoczmy w ogóle z tego. Widzę czyjś ślad psychiczny. Czyli Rinko porusza się przy pomocy duchowych linii przesyłowych. Zaradna jak zwykle, nawet jako duch. No i co? Wygląda na to, że Rinko nie przestała szukać Eriki nawet po śmierci. Co, wypróbujemy. Zamrożenie. Wrogowie trafieni twoją nawałą żywiołu wody mogą ulec zamrożeniu. Zamrożeni wrogowie poruszają się wolniej, a dalsze obrażenia lodu sprawiają, że zostaną zamrożeni całkowicie i zupełnie przestaną się poruszać. Jeśli trafisz całkowicie zamrożonego wroga atakiem innym niż nawałą, nawała, nawała? Dobra, odniesie on duże obrażenia. A nawet spoko, przyda się na pewno. Ale bardzo to traci. Bardzo to zabiera. Szybko. Tą naszą moc. Zobaczmy, co jest w szafce. Notatka pozostawiona w szafce na wynajem. Eriko, jeśli zdecydujesz się wrócić, poczekaj na mnie w apartamencie Kirigoka. Budynek C. Mieszkanie 302. Choćby skały srały, dotrę tam. Jeszcze coś? To Rinko. Aha, zostawiła ten klucz z notatką na wypadek, gdyby nie znalazła Eriki. Myślisz, że poszła do mieszkania pod tym adresem? Tak powiedziała. A Erika to słowna kobieta. Czyli co? Teraz w tamtym kierunku biegniemy. A więc kim jest Erika? Była jedną z nas. Zestrojoną. Miała walczyć razem z nami. Ale Rinko nie chciała jej w to mieszać. Erika miała własne powody do walki. Ten zamaskowany świr to jej ojciec. To te mieszkania, o których mówiła Rinko. Blok C musi gdzieś tu być. Rozejrzę się. Za telefon? Pośpieszycie, Hania dopnie swego. Ta mgła pochodzi ze świątyni na południowym zachodzie. Rozumiem. Przepraszam za zwłokę. Udało ci się znaleźć Erikę? Erikę? Nie. Mamy większe zmartwienia. A teraz ruszaj. Ach.
Erika? Chyba próbuje nam coś powiedzieć. Może. Pytanie brzmi, komu powinniśmy ufać. Wiem, na kogo ja stawiam. Nie ma jej. Dobra, budynek C. A wejście do niego? Wejścia do niego nie ma. Dobra, schodami do góry. Gdy widzę, że muszę to znaleźć. To tutaj. Coś jest nie tak. Mam złe przeczucie. Przeszukaj to miejsce. Kot? Drugi? O. Kurde, nie chciałem pogłaskać. Chciałem usłyszeć jego myśli. Jaki uroczy. Okej, ten mi nic za dużo nie powiedział. Ten też nie. Dobra, co tu jest? Co to ma być? Czasopismo z bezpłatną torebką. Dzięki czasopismo, do którego dołączono luksusową torebkę wartą więcej od samej publikacji. Dziwne połączenie. To już nic więcej nie ma. Tam są znowu koty. Okej, okay, mamy ducha, dobra. Spore zapasy. Czy ducha jej ślad pewnie, nie? Co tutaj kolejny zrobiła? Ślad psychiczny. No właśnie, ślad psychiczny. Widać, opiekowały się razem kotami. Czy to Rinko? Zaraz. Jest tu ktoś inny. Pamiętam ją ze szpitala. Trzyma z przybyszami. Co? Wiedziałem, że to fałszywka. Musieli porwać Rinko, gdy przyszła szukać Eriki. Wyjdź na zewnątrz. Wyszło szydło z worka, co? Można tak powiedzieć. Dobrze. W takim razie nie muszę się już skradać. Zostawiam was tutaj. Co do... A, walczy. Co jest? Zniknęła. Musi być gdzieś w okolicy. Znajdź ją. No jak ja mam ją znaleźć? Skoro nie mam żadnego śladu. Szlak, strzeliłaś sprawę. A teraz próbuję to naprawić. Szybko. Jesteśmy na bocznej ścianie, kurde. Co mam to zeskoczyć? Wskoczyć? Dobra, tędy. Zgaduję, że tam.
KK, tutaj. Linko, nie myśl, że ci wybaczyłem. Wcale na to nie liczyłam. Ale możemy znów walczyć razem, co nie? Może. Wszystko zależy od ciebie. Kurde, jak to wszystko się tu zmienia. Co tu się u diabła wyprawia? Niezła Wiksa. Zatrzymaj ją jeszcze trochę, Rinko. Oj, będzie walka. Zabieramy tu Rinko z powrotem. O ja. No. Co jest? Jesteśmy z powrotem tu. Wróciliśmy. Nie widzę Rinko. Znajdź ją. Dobra, tam mamy iść. To wygląda na ten park sprzedtem. Czyli babka oderwała się od Rinko i zwiała. Gdzie jest Rinko? Okej, znowu budka. Bogu dzięki, że nic wam nie jest. Z nami wszystko w porządku. Ale co z tobą? Ach, nic mi nie jest. A. Na pewno? Znów jestem sobą. Przy okazji, co nieco się dowiedziałam. Teraz wiem, skąd bierze się ta mgła. Wszystko wam wytłumaczę. Teraz? Czekaj, poszukam długopisu czy czegoś. Nie ma potrzeby. Jedną zaletą tej formy jest fakt, że fizyczna postać już mnie nie ogranicza. Prześlę wam po prostu tę wiedzę. Aha. Teraz wszystko w waszych rękach. Myślałem, że jakieś obrazy coś będą tego. No, jesteśmy coraz bliżej tego światła. Idźmy do tych nowych bram Tori. Nowo ujawnione bramy Tori. Dzięki Rinko możesz teraz zobaczyć więcej bram Tori. Ich oczyszczenie pozwoli rozwiać zalegającą w okolicy mgłę i odblokować nowe obszary mapy do zbadania. No to pokażcie, jak to wygląda. Mapa. No fakt, trochę ich przybyło. Kurczę, to mi tak po każdej tej skacze, nie? Bez sensu. Dobra, ja muszę się dostać tu. Co to jest? Kodama. Petrobiaki, bo bytujące na różnych obszarach miasta. Dobra, czyli muszę co? Chyba to, nie? Tędy pójdziemy tak drogą. Ale mogę też to odsłonić. Jak już jesteśmy tak blisko. Te bloki mieszkalne zawsze budziły mój niepokój. Jest tu zbyt cicho. Jest tu gdzieś wejście? Jakieś schody, coś?
No i to jest mgła. No dobra, już chyba wiem, czego muszę użyć. Nie lubię tej postaci, co rzuca te czerwone kule. O, jesteśmy blisko. Miej się na baczności. Wodne koraliki. Wróg zaatakuje prędzej czy później. Ekwipunek, nie? Bo to mamy tutaj. Czy... Aha, czy to na zmianę. Nie, no to wiorę. Wolę wiatr. No szkoda, że nie możemy kilka nosić, nie? Byłoby lepiej. No dobra, teraz możemy dotrzeć do tej bramy i ona nam odsłoni. Całkiem ładny. Nie pokazuję teraz. Całkiem ładny teren mi się tu pokazał. O właśnie. No i będziemy mogli dojść do misji. Dobra. Co to kurde? Ale szybko. Teraz ich połykam. Dobra, tu jest mgła. Siema. Dobra, leży. No ale zaraz wstanie. Dobra, czas na ogień. Spadłowa. Przez tą bramę mam przejść? Jest jakaś inna, nie? Oczyść. No dobra. No i co? A, i możemy teraz dojść tu, a tutaj co mi się odpaliło? Okej. Okay. Tu mam te duchy do uratowania. Zrobimy to na szybcika. 0%. O! A, widzę. Zniszczyć tamtą kostkę.
Nie no, muszę polepszyć sobie te moce, bo dużo ekspa zużyłem na polepszanie typu poruszanie się i innych rzeczy. I teraz mam problem z amunicją tutaj. No właśnie. No i nie mam mocy. Jedną strzałę, no super, nie? Koniec? Jestem totalnie wyczerpany. Ej, przecież nic nie zrobiłeś. Dobra, muszę się naładować. Kurde, w czasie walki muszę większą uwagę zwracać na to, gdzie to jest w otoczeniu, żeby sobie to rozwalać. Co to jest jeszcze taki? Co to jest? Dobra. Idziemy oczyścić tamtą bramę. Trochę mocy odzyskałem. Ale to mnie prowadzi, widzę. Kurde, tam będzie coś grubego, więc myślę, że tutaj zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że seria się podoba. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję. Co to było? Coś czarnego. Subskrypcję i udostępnienie. Trzymajcie się. Do następnego. Hej!